Ej, a wiesz ile jest kolorów ryb tropikalnych w Minecrafcie? No ile? 1500-1900. Haha, ale śmieszne. Kuba, Jasiu, dzieci, chodźcie, wynieście mi śmieci. Zaraz! No raz, dwa i będzie zrobione. Mama, a ty idziesz grać w tenisa? Nie, kotlety idę smażyć. Anioły, nie dzieci. Mam pomysł. Zróbmy kompost. Dobra, a co to jest kompost? No, wrzucasz takie odpadki organiczne i trzymasz, aż się z tego zrobi normalna ziemia. Ziemia do kuby. Przecież to niemożliwe. Możliwe, możliwe. Sam widziałem. Zrobienie kompostu to pikuś. A co można tam wrzucać? Zwiędniętą zieleninę, resztki warzyw, fusy herbaciane, obierki, ogryzki, trawę, a nawet resztki kwiatów i ziemię na przykład po bazylii i skórki po bananach. A mogą być liście? Oczywiście. A wszystko można tam wrzucać? Nie, nie można wrzucać nasion, orzechów, kości, mięsa, sera, ziemniaków i cytrusów. A czym będziemy to wozić? Taczką. Jaką kaczką? Taczką. Okej. Wiesz co, będziemy potrzebowali grubszego sprzętu. Tylko psu po łapach nie przejedź. Spokojnie. Teraz dolejemy wody i wykorzystamy przeterminowane drożdże z odrobiną cukru, bo drożdże lubią cukier. Uff, ale się zmęczyłem. I co teraz? A teraz czekamy, aż się wszystko ładnie przegryzie i przemieni w żyzną ziemię, na której mama posadzi pomidorki. A pojemnik się nie zamieni w ziemię? Nie, twardy plastik się rozkłada aż 1000 lat. A miękki? Torebka plastikowa rozkłada się 400 lat. Nie wiedziałem. Chyba już. Idź sprawdzić, czy nasz kompost już się zrobił. Dlaczego ja? Bo to jest zadanie specjalne dla kogoś tak odważnego jak ty. Okej, ale przebiorę się w kombinezon. Dobra. Na psa urok! Na ukryte ukwiały! Co tam widzisz? Jest! Jest kompost! I jest roślinka. Udało się! Ta-dam! Wystąpili. Kuba, Jasiu, mama, John, Pikuś i Ośmiornica. Hehehe